Dzień dobry, dzień dobry z Budapesztu. Słuchajcie, dalej kontynuuję tą serię Tanie podróżowanie. Opowiem Wam, ile co wszystko kosztowało w tym vlogu. Jesteśmy tutaj na 5 dni, także sporo pewnie zobaczymy. I na początku pokażę Wam nasze Airbnb. Jest takie bielutkie, bardzo przytulne. Łazienka też jest taka malutka. To jest taka stara kamienica w centrum, także mega efektownie to wygląda. Ja lubię. Wiecie, że wszystko w takim starym stylu. No i jak to w serii Tanie podróżowanie, wszystko Wam powiem, ile co kosztuje. Także na wstępie już od razu Wam mówię, jeszcze przy okazji, że nie namawiam Was jeszcze do latania, jakby to jest kwestia indywidualna i wszystko jest, słuchajcie, na lotniskach zachowane, także jeżeli chodzi o lot plus Airbnb na 5 dni, to jest koszt mniej więcej 500 zł za jedną osobę, no i zobaczcie. Dobra, my jesteśmy pierwszy dzień, ale już jest dosyć późno, więc dzisiaj nie zwiedzamy, tylko wybraliśmy się do miejscówki, którą mi wszyscy polecali. Jest taka bardzo alternatywna. Jak widzicie, na przykład siedzę na siedzeniu z deskorolki i tu jest mnóstwo różnych takich rzeczy przypadkowych. Na przykład tutaj możecie zobaczyć, jest zrobione z maszyny siedzonko. Więc weszliśmy sobie na górę, żeby nikt nam nie przeszkadzał, żebym mogła dla Was nagrać i właśnie tutaj podobno wszyscy się zbierają, jedzą, piją. No i to jest super miejscówka, to się nazywa Momento. Schimpelkert? Nie, tak się kręci. Schimpelkert. Wszystko napiszę w opisie w razie czego. No i sobie będziemy chillować tutaj, ale myślę, że to jest warta miejscówka do zobaczenia, ponieważ jest tutaj mnóstwo unikatowych takich rzeczy. Pokażę Wam z góry, jak to wygląda. Tutaj na górze nikogo na razie nie ma. Chyba wieczorem po prostu się wszystko otwiera, ale z góry tak to się prezentuje. W środku są takie ciemniejsze miejscówki. Ja się nawet nie zdążyłam przebrać. Zobaczcie, na przykład tutaj jest stary telefon. No mega klimat, bardzo w moim stylu. Jesteśmy teraz w typowo takiej węgierskiej restauracji. Była oceniana najpozytywniej w tej cenie, w centrum. Także będziemy zaraz próbować. I ona się nazywa, słuchajcie, tak? Chcę Wam polecić, bo to było przepyszne. To jest wieprzowina z takim sosem grzybowym, grzybami oraz takimi lanymi kluskami. Przepyszka. I to kosztuje około 35 zł. I jeszcze, zobaczcie, taka woda z syfonu. A zupa guleszowa tutaj była taka, moim zdaniem, przeciętna, ale zależy kto co lubi i tutaj macie przykładowe ceny. Powiem Wam, że w tym Airbnb jest wszystko, co po prostu potrzeba do szczęścia. Macie ich mnóstwo książek i przewodniki, kilka luster. Tutaj jest taka szafeczka, można sobie schować i w tej szafeczce macie żelazko, była też suszarka, zabrałam ją do łazienki, jest deska do pracowania, parasol. Tak wszystko naprawdę, my w ogóle dzisiaj idziemy na termy, więc jestem w stroju kąpielowym. I fajnie, bo w kuchni też jest większość rzeczy do zrobienia. Śniadanka, był też sól, pieprz, cukier, herbatki. I w ogóle wszystko jest fajnie w takim guście ciekawym poddawane. My byliśmy dzisiaj w sklepie, zrobiliśmy zakupy i bym powiedziała, że jeżeli chodzi o produkty w sklepie, to wszystko jest jeden do jednego, jak w Polsce, mniej więcej w przeliczniku. Jesteśmy w kolejnej miejscówce na jedzonku i nawet tu jest karta menu w języku polskim. I będziemy testować kolejne węgierskie jedzonko i cenowo bardzo fajnie to wygląda. Upsi! Bo tutaj macie ceny w euro przeliczone mniej więcej, także możecie sobie porównać. No i tutaj macie nazwę Fritzi Papa. Byłam dzisiaj na termach i zaraz Wam wstawię nagranie z tego, ale chciałam Wam powiedzieć, ile kosztuje wejście. W ogóle było super, ponieważ ludzi było naprawdę mało. Na zdjęciach na Instagramie widać, że zazwyczaj jest ludzi mnóstwo, a tutaj no wiadomo z jakiego powodu było dosyć niewiele, także spokojnie było, można z wszystkiego korzystać. I taki bilet całodniowy kosztował 3500, czyli to jest około 45 zł i powiem Wam, że fajnie, ponieważ można korzystać przez cały dzień. Basenów jest dosyć duży wybór, także w sumie i młode osoby, i starsze nie będą się nudzić. Są też sauny, niektóre rzeczy są zamknięte, ale w sumie powiem Wam, że bardzo fajne. Są też inne termy w Budapeszcie i jedne są, wiem, że o wiele bardziej popularne, natomiast te, które Wam napiszę w opisie, właśnie są takie pół na pół, ale naprawdę jest tam przepięknie. I to jest podzielone na strefę wewnątrz i na zewnątrz. Nagrałam Wam chyba tylko na zewnątrz, bo robi duże wrażenie, pomimo tego, że w środku też jest przepięknie.
wszystko jest w takim stylu pałacowym. I to są oczywiście termy zdrowotne, także więcej jest starszych ludzi niż młodszych. I są różne baseny, w zależności od tego, w sumie to jest tak podzielone chyba od najzimniejszego basenu, nawet do najcieplejszego. Możecie sobie wchodzić do różnych. I w każdym basenie jest między innymi z siarką albo solą. Jak z siarką, to jest specyficzny zapach, ale naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie. Dodatkowo na zewnątrz jest tak bardziej trochę rekreacyjnie, ponieważ są jakieś tam różne takie mini atrakcje, bąbelki. Jesteśmy teraz z takim pięknym widokiem pod Zamkiem Królewskim. Ja już, słuchajcie, jestem przeszczęśliwa, spełniłam swoje marzenie. Zdjęcie wyszło idealne, takie jak chciałam, także jestem zachwycona i powiem wam, że nie spodziewałam się, że Budapeszt jest taki wielki. Z każdej strony widać po prostu cały czas jeszcze część miasta, nie kończy się cały czas. Także naprawdę robi ogromne wrażenie i słyszałam, że jak przyleci się tutaj na 3 dni, to spokojnie można wszystko zobaczyć. Myślę, że jeżeli byśmy zwiedzali tak mega od samego rana do wieczora, może by to się spełniło. My jesteśmy na 5 dni i mamy jeszcze co zobaczyć. Teraz widzimy widok z zamku. Niestety nie zachował się on w całości, ponieważ został okradziony, ale widok pozostaje piękny i przed nami tam widać zamek Wolności, most Wolności, który wczoraj widzieliśmy. Też przed nami jest Diabelski Młyn, z którego widać całą panoramę miasta. Teraz odwiedziliśmy miejscówkę, która nazywa się Roma Etelbar. I to się znajduje całkiem blisko zamku, na piechotkę można tutaj zejść. I to jest taki bar mleczny miejscowy. Zresztą pan się zapytał, skąd mamy to miejsce, ponieważ pewnie tutaj jest więcej tubelców niż turystów. I właśnie ceny są takie w sumie podobne jak w innych miejscach, gdzie byliśmy, bo nie chodzimy do drogich miejsc. I będziemy zaraz próbować takich włoskich, węgierskich typowych potraw. I fajnie, bo tutaj można sobie na dworze przy ulicy usiąść. A i tutaj są godziny otwarcia tylko 11:16, także trzeba szybko zdążyć. No i przez to, że tutaj wszystko, że tutaj jest krótko, to wszystko jest wiadomo świeże, ale szybko się wyprzedaje, więc jak my przyszliśmy po 15, to też niektórych dań już nie ma. Także wybraliśmy tam, co było dla nas najlepsze. W ogóle też nie było karty angielskiej, jest węgierska tylko. I na przykład zobaczyłam, że zupy kosztują 400 i 350, czyli to jest jakieś 5 zł, a mniej więcej w centrum wszędzie zupy kosztują około 750 w górę. Także ceny naprawdę zup są super, a jeżeli chodzi o danie, to mniej więcej 30 zł trzeba od osoby zapłacić za jedno danie. Słuchajcie, jedzonko tutaj było przepyszne. Wczoraj jadłam devolaya i był ok, ale jak tutaj zjadłam tego devolaya, to jednak stwierdziłam, że tamten wczoraj był bardzo średni i ten dzisiejszy jest piechotka. Ale też jedliśmy takie danie z wieprzowiną i z ziemniakami i było tak intensywne, że jak będziecie w Budapeszcie, to koniecznie odwiedźcie to miejsce. Za zadania główne oraz dwie butelkowane wody zapłaciliśmy 6000 fiorintów, czyli to jest jakieś 75 zł, także jest trochę drożej niż w Warszawie, natomiast na tutaj warunki, uwaga śmietnik, jest naprawdę ok, bo w sumie nie patrzyliśmy w innych miejscach, jakie są ceny, ale widziałam w jednej restauracji, że było napisane 4500 fiorintów za jedno danie, a tutaj jedno kosztowało około między 2,5 a 3. Kupiliśmy takiego węgierskiego kurtosza i duży kosztuje 6 zł, także będziemy próbować, bo ja tylko jadam zawsze w Polsce, mam nadzieję, że ten będzie lepszy. Przyszliśmy teraz do kawiarni, gdzie są różne zwierzątka i dostaliśmy taką, to jest jaszczurka? Taką jaszczurkę. Każdy dostaje przy każdym stole coś innego. Tam są z tyłu kotki. Tutaj pani niesie chomiczka, tam są węże. To węże to powiem wam, że najgorzej mnie interesują. A, świnka morska. Tam są kotki w górze. A tutaj mamy króliczki. Jak siedzi spokojnie sobie. Możecie dać znać, jakie to jest zwierzątko dokładnie. I zobaczcie, one sobie tutaj po prostu swobodnie wchodzą. Nikt ich nie męczy. Zobaczcie, jaki przepiękny kameleon. Jejku, ja nigdy nie widziałam z bliska. Myślisz, nie jednym okiem tam patrzy, a drugim tutaj w dół, a tu w górę. Teraz przyszedł do nas żółwik. Thank you.
hit, ponieważ jest godzina 22 albo po i napisał do mnie Piotrek, z którym znam się od 7 lat. Wiele razy go polecałam w sumie na swoim Instagramie, ponieważ 23. Ponieważ Piotrek podróżuje i zawsze mi polecał, czy to leciałam do Tajlandii miejscówki, czy to w inne miejsca na świecie. Ja sama zresztą obserwuję, bo był w wielu krajach, w których ja jeszcze nie miałam okazji być. Nie wiem, czy w ogóle będę miała okazję. Ile odwiedziłeś krajów w tamtym roku? Albo miejsc? Ile miałeś lotów? W tamtym roku? W skrócie, tak żeby zachęcić na YouTube'a, żeby wbijali. No nie wiem, jest ponad 50 ogólnie krajów, ale w zeszłym roku 15 chyba. Także Piotrek cały czas podróżuje, bardzo tanim kosztem, moim zdaniem, w porównaniu do moich wycieczek, także... Nie, bo to jest, wiesz, to jest inny, teoretycznie inne podejście, wiesz, do podróżowania, bo... Tak. Znaczy, to nie jest takie typowe, wiesz, też tanie podróżowanie, bo nie wszędzie da się zrobić coś tanio, ale staram się, żeby to było w miarę takie, o, bardziej, na sobie to staram się tak jak lokalsi. Tak jak lokalsi. No, chodzę do knajp, gdzie chodzą lokalsi i to nie tyle, żeby była, nie wiem, najtańsza knajpa, ale żeby było lokalnie. Bo tam, wiesz, pójść do turystycznego miejsca, to nie sztuka, tak? No, dzisiaj byliśmy w takim barze mlecznym, który jest typowo węgierski, w ogóle nie turystyczny, pytali nas, skąd mamy adres, w ogóle. Ja byłem w takim właśnie turystycznym i było średnio. A u nas było pysznie. No i słuchajcie, właśnie jest taka sytuacja, że my od dawna się umawialiśmy. Mieliśmy okazję jakoś rok temu się spotkać na chwilę w centrum handlowym. Nie poznałeś mnie nawet, nie zaprosiłeś. Później się umawialiśmy już w różnych miastach, państwach. I słuchajcie, spotkaliśmy się w Budapeszcie i to przez przypadek, bo zobaczył Piotrek moje zdjęcie. W ogóle nie mieliśmy pojęcia, że oboje tutaj jesteśmy. Ty już jutro wyjeżdżasz, my jeszcze zostajemy, tak żebyśmy się minęli. Także mamy okazję się w końcu spotkać chociaż na chwilę w Budapeszcie, więc jak chcecie, to wpadajcie do Piotrka na kanał. Nie wiem, czy powiedzieć mądrego, czy nie? Żeby ludzie stwierdzili, że jest jakiś rzecz, wiesz, inteligentna, bo śmieszny gość, bo to... Na kanale na pewno zobaczycie, jak fajnie. W większości przypadków są takie miejsca, gdzie wasi ulubieni youtuberzy jeszcze nie dotarli. Na przykład Timor Wschodni. Albo Nagorno Karabach, albo nie mówię, że wszystkie z tych miejsc są takie unikalne, ale dużo. Jest Ameryka Południowa, jest Brazylia, Argentyna, Boliwia, Peru, jest praktycznie prawie wszystkie kraje Azji Południowo-Wschodniej, są plemiona birmańskie, są, jest trochę nocnego życia, jest trochę... Lubię śmieszne rzeczy, będzie trochę pewnie jakiś prostytutek, będzie Tinder. Dużo jest Tindera. Dobre jedzenie. I ogólnie takie spoko rzeczy, takie, mi się wydaje ciekawe. Nie takie typowe turystyczne atrakcje, które każdy może znaleźć, tylko takie, nie wiem, ja bym tak ocenił, jakbym miał siebie. Patrzysz na siebie z drugiej strony, to będę. Ja wszystko potwierdzam, że... bo jestem widzką wierną od mniej więcej 500 subskrypcji, teraz jest prawie 22 tysiące, także słuchajcie, ludziom się to podoba, także wbijajcie, bo to jest naprawdę unikalny kanał na polskim YouTubie. Dziękuję. A jest dużo filmów, bo są daily vlogi. No, tak dużo. I szanujcie ciężką pracę, bo jest 23 i jeszcze muszę zmontować materiał. Ja nie. Nie montuję dzisiaj. Tak więc zapraszam serdecznie do Polo Przywarski. Bawcie się dobrze, moi drodzy, oglądając te materiały. Napiszcie, że jesteście tutaj od Asi i... Lepiej podniecie do Piotrka, to piszcie, że jesteście ode mnie. Tyle chyba. Bawcie się dobrze. Dziękuję. Mamy nadzieję, że...